Barbara Zdrojewska, proszę bardzo. Bardzo dziękuję pani marszałek. Ja mam pytanie do pana senatora Podzieja. Dobrze, proszę bardzo, proszę zadać pytanie. Szanowny panie senatorze, jest pan prawnikiem o ogromnym doświadczeniu. Chciałabym poprosić pana o odpowiedź na pytanie, skąd tej ustawie znalazł się ten pasus dotyczący przyznania prokuratorowi Prokuratury Krajowej, który uzyskał zgodę na zamieszkanie poza miejscowością. Panowie, bardzo proszę o ciszę, bo nie słychać pani senator. Proszę o ciszę. Pani senator, jeszcze raz. No, tak, powtórzę. Szanowny panie senatorze. Panowie. Pan senator Kolejna. Bardzo proszę o ciszę. Mogę, pani marszałek. Dziękuję bardzo. Wystarczy raz, że pan rozmawiał, ja już zauważyłam. Proszę o ciszę, pani senator. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, chciałam poprosić i zapytać pana jako doświadczonego prawnika, skąd się znalazło tutaj ten fragment w ustawie dotyczący przyznania prokuratorowi Prokuratury Krajowej, który uzyskał zgodę na zamieszkanie poza miejscowością będącą siedzibą tej jednostki organizacyjnej prokuratury prawa między innymi do nieodpłatnego zakwaterowania albo zwrotu kosztów ponoszonych z tego tytułu w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zapewne panu znana jest sprawa. Po pierwsze, jest to zupełnie dziwne, że przy tak ustawie fundamentalnej, a de facto burzącej fundamenty sądownictwa w Polsce nagle pojawia się coś takiego. I czy rozmawialiście państwo o tym na komisji? Czy jest panu wiadome, czy dotyczy to usankcjonowania jakichś fatalnych, niedobrych praktyk, które się działy, miały miejsce w prokuraturze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan senator Rybicki, proszę bardzo. Dziękuję pani marszałek. Ja mam pytanie do senatora Rulewskiego. Dobrze, proszę je zadać, a potem pan senator odpowie. Panie senatorze, czy podczas posiedzenia komisji była poruszona kwestia zasad poprawnej legislacji jako jednego z elementarnych składników takiej demokratycznej zasady w Konstytucji określonej demokratycznego państwa prawa, która mówi, że nie powinno się w jednym projekcie ustawy, tak jak jest w przypadku ustawy, o której mówimy, regulować tak różnych materii jak ustrój prokuratury, a zarazem rozwiązania fundamentalne dla wymiaru sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa. Czy podczas debaty była poruszona kwestia, że przy okazji regulacji dotyczącej jednej instytucji chyłkiem, bokiem wprowadza się rozwiązania fundamentalne dla innych obszarów wymiaru sprawiedliwości? Dziękuję. I pan senator Bogdan Klich, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana senatora Mrozika. No, muszę to pytanie zadać, to znaczy to jest śmiertelnie poważna sytuacja, w jakiej stawiacie polski wymiar sprawiedliwości. Czy na posiedzeniu komisji ktokolwiek zakwestionował dane tak zwanej reformy sądownictwa? Cztery spośród nich są szczególnie kluczowe. Po pierwsze, że w dalszym ciągu ponad 700 etatów na 10 tysięcy stanowisk w sądownictwie jest nieobsadzonych. Po drugie, że uległo spowolnieniu orzekanie w sprawach karnych i cywilnych i to znacznemu spowolnieniu, bo prawie dwukrotnemu. Po trzecie, czy ktokolwiek zakwestionował to, że do KRS-u zgłosiło się tylko 18 sędziów na 10 tysięcy, no prawie 10 tysięcy, tam niecałe 10 tysięcy sędziów w Polsce. I po kolejne, że ta ustawa, nad którą w tej chwili się zastanawiamy, tak radykalnie obniża standardy, poprzeczkę kwalifikacji, że w zasadzie sprawia, no, że osoba niewykwalifikowana może zajmować stanowisko profesjonalisty. Czy ktokolwiek zakwestionował te cztery dane, bo jak pamiętam, na posiedzeniu komisji o tym mówiliśmy. Zatem jeżeli nikt ich nie zakwestionował, to panie senatorze,
No to jest efekt tego, co robicie z sądownictwem. To jest efekt tego po prostu, co nazwaliście propagandowo reformą, a co tak naprawdę jest demolką. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan senator Poci odpowiada, potem pan senator Ulewski, a potem pan... Pani senator, bije się w piersi, nie było mowy o tym, bo no już samo porównanie wagi tematów było takie, że oczywiście mówiliśmy o tym zagrożeniu ustrojowym, mówiliśmy o najważniejszych punktach tego przedłożenia, które najbardziej i najniekorzystniej odbiją się na Sądzie Najwyższym i w ogóle na sądach powszechnych. W związku z tym to umknęło uwagi naszej, ale mogę tylko powiedzieć tak. I tu nawiązuję do wcześniejszego pytania senatora Libickiego, który pytał o to, czy to jest przemyślane, czy to jest, czy ktoś nad tym panuje, czy to raczej jest taki zbiór przypadkowych ruchów, w zależności od tego, jak kto odkryje i kiedy, że czegoś nie dopatrzono. Ja myślę, że jak pani sobie senator przypomina, na początku w ogóle ta ustawa nazywała się, że to jest ustawa o prokuraturze. I to jest zresztą wypunktowane bardzo ładnie w opinii, która przyszła z Sądu Najwyższego, że to już jest szczyt hipokryzji, żeby w ogóle w nazwie chować to, co naprawdę jest najważniejsze w ustawie. I ja mogę powiedzieć tylko tak, że albo tak przypadkowo zupełnie dobrano akurat taką zmianę po to, żeby to się mogło nazywać, że to jest w ogóle ustawa o prokuraturze i żeby naiwnie, nie wiem kto myślał, że się, nie wiem, nie domyślimy, że to naprawdę chodzi o Sąd Najwyższy i o sądownictwo. Albo, no to już by było trochę gorzej, tak sobie pomyślano, że to zwiększenie apanaży zostanie po cichu przemycone, no bo my będziemy oczywiście skupiali się na tym, co jest jądrem i najważniejszą rzeczą, tym największym zagrożeniem, a tutaj się przemyci jakoś gdzieś bokiem. Nie wiem, która z tych tez jest prawdziwa, ale na pewno w serii pytań do pana ministra będziemy mogli odkryć te zależności. Dziękuję bardzo. Pan senator Rulewski, proszę bardzo. Pytanie. Proszę odpowiedź na pytanie senatora Rybickiego. Tak, dziękuję pani marszałek. Panie senatorze, rzeczywiście błąd został już odkryty w Sejmie. Zmiana hierarchii i to chyba, jak pamiętam, jedyna poprawka, którą uwzględniono w Sejmie, inna niż zgłaszana przez PiS, to właśnie dotyczyła naruszenia sztuki legislacji i zamieniono kolejność z prokuratury na sądy. W tej sprawie, jeśli zaś chodzi już o obecny tytuł, rzeczywiście on zawiera w sobie wiele dziedzin z sądownictwa, który reguluje ustrój kilku sądów i prokuratury. Zdaniem naszego działu legislacyjnego ta forma obecna już jest dopuszczająca, bo jeszcze do sztuki legislacyjnej należy obowiązek, aby tytuł się zaczynał od ostatnio nowelizowanej ustawy. Ostatnio nowelizowaną ustawą była ustawa kolejna o sądach, prawda? I stąd to jest dodatkowy jeszcze argument. Natomiast ja też uważam, to jest opinia odbiorcy, zwykłego klienta wielu ustaw, że mieszanie wielu treści w ustawach, tak zwanych innych ustawach, powinno być przedmiotem jednak pewnej oceny, gdyż trudno sobie, na przykład była ustawa o ubezpieczeniach,
ostatnio rolników, tam były wpisane zadania związków zawodowych. I proszę sobie wyobrazić tego związkowca, który czyta, jakie ma zadania, i on w ustawie o związkach zawodowych rolników nie znajduje tego, a znajduje w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników albo ustawie o sądach powszechnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Ambrozik. Proszę bardzo. Pani marszałek, Wysoki Senacie, panie senatorze, to pytanie, które pan zadał jako pierwsze, czyli nieobsadzone etaty sędziowskie, no to pytanie także należałoby skierować do pani prezes Gersdorf, która jako przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa nie zwołała przez kilka miesięcy obrad Krajowej Rady, posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, co również wpłynęło na to, że tych etatów jest tyle, ile mamy obecnie, nieobsadzonych. Proszę o część ciszę. Tych etatów na pewno już by była obsadzona, szanowni państwo, i dobrze o tym wiecie. Panie senatorze Ziętarski, pan był przecież członkiem Rady i pan wie, że są postępowania konkursowe prowadzone właściwie co posiedzenie Rady. I to jest tak, że to miało bezpośredni wpływ na to, że orzekanie no, uległo częściowemu, czy skuteczność, czy przewlekłość postępowań się zwiększyła, jak twierdzi pan senator Ziętarski, tak? Bo rozumiem, że jakieś badania to także jest związane z tym, że te 700 etatów jest nieobsadzonych. To jakby jest połączone z, no niestety z tym także, że Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła procedować nad konkursami. Jeżeli chodzi o to, że zgłosiło się tylko 18 sędziów, to pan, panie senatorze, dobrze wie, jak środowisko naciskało, jakie były apele o to, by nie kandydować, jakie były naciski na sędziów, żeby nie zgłaszali kandydatur Krajowej Rady Sądownictwa, ale tak jak się dowiedzieliśmy od przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, poprzednio kandydatów do owej rady, które zgłaszało środowisko sędziowskie, no też było niewielu, bo byli to wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali pozytywną opinię określonego gremium sędziowskiego, i tam demokracja także była iluzoryczna. Jeżeli chodzi o to obniżenie kwalifikacji, to proszę mi wskazać artykuł tej nowelizacji, panie senatorze, jeżeli pan tak uprzejmy. Z przyjemnością, panie senatorze, bo to jest ten artykuł, który mówi o tym, że można nie dostarczyć dokumentów, a być wybranym, i to wybranym skutecznie, dlatego że odwołanie kontrkandydata czy też konkurenta będzie rozpatrzone, ale nie będzie miało skuteczności, i ten, który nie dostarczy dokumentów, a zostanie wybrany przez KRS, może zostać sędzią. No, to się nie zdarza po prostu w cywilizowanym świecie. To się zdarza w Bantustanie. Panie senatorze, no, źle pan to interpretuje. Brak tych dokumentów umożliwia procedowanie zespołowi, który rekomenduje, panie senatorze, bo ja odpowiadam na to pytanie i chciałbym, żeby pana słuchał. Chodzi o to, że brak tych dokumentów nie powoduje obniżenia kwalifikacji. To powoduje wyłącznie to, że zespół Krajowej Rady Sądownictwa może procedować w sytuacji, gdy takich dokumentów nie posiada. Ale Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym może zwrócić się oczywiście o uzupełnienie tych dokumentów. Jeżeli ma wątpliwości co do kandydata, może wezwać tego kandydata na rozmowę. Także ja myślę, że te obawy są no, nie na miejscu w tym momencie. Ale jest taka możliwość, panie senatorze. Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniach plenarnych może wysłuchiwać kandydatów i czyni to. Niejednokrotnie także byłem uczestnikiem takich wysłuchań. I może zażądać właśnie owych opinii,
tytułów naukowych, dowodów na publikacje jakieś, także po prostu uniemożliwia to blokowanie pracy zespołu. Panie senatorze, jak możliwość awansowania o jeden albo dwa stopnie wojskowe kogoś, kto nie spełnia kwalifikacji w wojsku. Dowolna rozmowa swobodna, tylko to jest odpowiedź. Ale pan senator do mnie się tak zwrócił. Więc ale, podtrzymuję to, czy po likwidacji korpusu służby cywilnej po prostu panie możliwość senatorze promowania ale, ludzi. Panie senatorze, panie senatorze sprawozdawcy, przepraszam bardzo, czy pan ma jeszcze coś do dodania w tej kwestii? Chciałem tylko powiedzieć, że niezłożenie dokumentów nie gwarantuje tego, że Krajowa Rada Sądownictwa taką osobę wybierze. Powiem więcej, ogranicza tak naprawdę możliwość wyboru tego kandydata, dlatego że nikt przecież nie będzie działał na własną niekorzyść, nie będzie składał dokumentów, które by poświadczały jego wykształcenie, czy tytuły, no, czy jakieś pozytywne opinie.